Dobra, to zobaczmy, co mamy tutaj. Zasadziłem sobie nasionko, bo jak ja mam 3 minuty po tej drabinie latać, to nie, to niestety. To niestety. No bo i tego bym spróbował tutaj zrzucić, ale widzę, że łatwiej będzie w ten sposób. Pyk. Chociaż chciałem go zrzucić na początku. Kurde, ale mu odleciał topór. I teraz zobaczmy, co tu mamy. O, tu będzie umbral jak nic. Tam coś jest. Jakieś przedmioty, a tu? O! Tu przejdziemy jakoś? No, może tu przejdziemy. No, a tu też umbral. Dobra, to idziemy do umbralu, bo i tak tu musimy. Dobra, najpierw trochę żyćka. Co myślicie o tym, że oni się tak odradzają? Wspaniałe, co? Dobra, co my tu mamy? Kto tu do mnie lutuje? A tutaj jakiś majster. Czemu on się pojawia i znika? Podobizna. Dobra, nie mam pytań. Czyli tu mamy przedmiot. Tak, to to widzieliśmy, tak? To widzieliśmy z tej strony. To tu jeszcze sobie ten przedmiot wezmę. Ale ten umbral jest niestety... No nie, nie pasuje do Soulsów. Jednak słaba sprawa. Dobra, to sobie jeszcze dziabnę. Lek na zatrucie. Żywotności to ja nie chcę, bo i tak jest wspaniała animacja. I teraz zobaczmy, co oni tutaj proponują. Tutaj... Może jakiś taki skrócik, co? O, wyjście z umbralu, to już mi się podoba. A, tylko to może być to miejsce, w którym się nie dało przejść. Tak. A, klucz do sterowni odpływu. Fajnie. Sterownia odpływu. To dawaj, tu może woda zejdzie. No, elegancko. Czyli za tamtego bosika tutaj możemy sobie wodę ściągnąć. To to dobrze robimy. To ładnie po kolei nam poszło. Nie, miałem jakiegoś nosa. O nie. Miałem jakiegoś nosa. Chodźcie, wychłostam, chłopie. Będzie niezła chłosta. On mi też zrobił niezłą. Okej, jeszcze wyjdziemy z tego bagna, mam nadzieję. Jakbym go namierzył, to by było nawet całkiem. No nie, jeszcze jakiś Pokémon. O, tam warto iść. Ojeju. Dobra, spoko. Wracamy. Nie poddajemy się. Dobra, tego Pampra rozwaliłem. Ziu. Żywotność. Trelos. No oczywiście nie dla nas. Skąd on się wziął? Dobra, wspaniale. I co my tu mamy? O, piła wyznawcy Adyra.
A tu jeszcze można zejść na dół. I historia. Dobra, to tą historię jeszcze dziabniemy. My friends, I know the journey here was arduous, and that since arriving in Mornstead, we have suffered much. But take heart, for are we now not within reach of Adir himself? Do we not walk among the Rhoogar, our most holy brothers and sisters, born of Adir's very own divine marrow? Those heretical servants of the betrayer, Judge Cleric, may have driven us into the shadows, but are we not used to being condemned and hunted simply for our beliefs? Rest assured. Finally, the time of Adir's righteous return is nigh, and we who have remained faithful will be here to witness him usher in his glorious second reign. Dobra. Dwa szczątki, czy jesteśmy tutaj już na dole? Okej, okay, elegancko. No to teraz zobaczmy. O, a tu jeszcze nie byliśmy, nie? Dobra, tu jeszcze nie byliśmy. Co wy tu macie? Poza hordą wrogów. Ja cię kręcę, serio. O, tu jest cień z jarna. Który na nas poluje. Sole. O, ja cię kręcę. A, i to jest to. Dobra, to to widziałem. Patrzący korzeń. Pchnij tą drabinkę. Dobra, spoko. Coś jeszcze tutaj? O. Tutaj mamy skrócik. Dobra, to już wiem, który skrócik. Miło. No patrzcie, że wszyscy tak za mną biegają, nie? Dobra, to to jest ten skrócik. Miło. Mogę wyjść z tego umbralu wreszcie? Nie. Nie ma. Czyli tu sobie pójdziemy później. A da się jeszcze to ogarnąć? Gdzie ja będę? A, ja będę tu. Dobra, no to sporo jest tutaj takich przejść łączących, okej. I teraz tu nie muszę być w umbralu, bo ta woda i tak zeszła. O, tu jest jeszcze przedmiocik. Więc zobaczmy tu. I serio, tu trzeba skoczyć? Ja nie wierzę. Ale dobra, tamto mamy ogarnięte. I pójdziemy sobie na dół bez umbrala, bo tą wodę spuściłem. Spoko, jeszcze przejrzę ekwipunek. Dobrze, że sobie tutaj zasadziłem ten... to nasionko, bo to można zwariować. Po tej windzie. I teraz zobaczmy. To jest to. Mana, no i tyle. Dobra. Zobaczymy, zobaczymy, bo mniejsza już z tymi duszyczkami. Aha, to i tak jest w umbralu. A, to i tak jest w umbralu. Ale nie ma wody. No, wreszcie go wywaliłem. A, chyba muszę wejść do tego umbralu, co? Dobra, to wchodzimy. Czyli serio? Tu trzeba skakać? Nie no, wspaniałe. Zwłaszcza przy takim rolu, nie? Okej. Mam nadzieję, że to jest super przedmiot. Broń drzewcowa, o! Okej.
A nie wiem, on mi nie pokazuje tutaj nazw? Broń drzewcowa. Piekło blask. Na zanikanie. Okej, no nic lepszego tu nie będzie, ale... Widzę, że jest chłopek. Kurde, serio od razu zrobił... Ej, zwiast... To jest boss. Nagle jest bossem już. Urósł do rangi bossa. Aha, bo my jesteśmy w Umbralu. No ja już chciałem po prostu się poddać. Dobra, pij brachu. Przepraszam, czy tu idzie jakiś drugi? Dobra, dwa cienie. Trzy? Dobra, cienie jarnam. Jelo. To który tu był taki osłabiony już? Ten nie. Może ty? Dobra, przyjdę tu za chwilę. No gra jest wybitna, gra jest wybitna. What? Ej, ale go sklepałem od razu. Atakiem kończącym. Z wyskoku. Dobra, jednego już nie ma. Ale pompa. No jeszcze się teraz pozbyć tego drugiego. Będzie spoko. Za bardzo staminka poszła. No i easy, easy. Dobra, ulecz się. Kurde, jeszcze raz. No bo chcę go zablokować, ale w ogóle nie leci. Nie leci ten bloczek. Dobra, elegancko. No i super. Co tam mamy? Kaptur, nasiono, Dimexus, strzępki razy 5. Super, ekstra. Kurde, cienie jarnam, to był wymagający boss, ale ładnie go porobiłem z góry, czyli da się. Da się jak coś. To był mój wielki sukces, wam powiem. Topór Marka. Tu nie wiem, co się dzieje, ale nie pokazuje mi przedmiotów. O, zanikanie. Siła 20. 180. Topór Marka. Siłę 20. A jakie jest skalowanie? C+. Kurde, sprawdziłbym. Tu jest siła. Łamacz łusek. Siła 26. Tylko to jest... Tu jest jeszcze też wierna maczuga ciekawa. 20. C+, a tu na C. I to by było ciekawe. Jaki to ma move? A nie, to będzie mi się odbijać od ściany. Dobra. Jest okej, dajemy radę. Dajemy radę i teraz tak, jeszcze tutaj? Nie, czyli to jest koniec. Dobra. No to mamy koniec, tu był jeszcze taki bosik. O, a to jest skrót.
No to super. Super, no. Jestem pod wrażeniem, że to się udało zrobić. Oj. Dobra, prawie spadłem. To idziemy już teraz tam na górę. Dobra, wiecie co jest przełom? Bo byłem jeszcze sobie sprawdzić jak tam bronię. I tu można sobie kupować już te grudki. Duże odłamki. Super. Kupiłem sobie jeden, żeby ulepszyć. I tu jeszcze teraz ulepsz wyposażenie. I mamy dwa sloty na runę. I teraz wreszcie mi działa. Wreszcie mi działa ta runa normalna. I to jest B minus. Dobra, to dawaj tak. Teraz potrzebuję czterech. To jest do zrobienia. To jeszcze sobie ten miecz ogarnę. Ale patrzcie, tutaj mogę umieszczać dwie runy. Czyli jedna taka, a drugi slot był na tą siłę wreszcie. No, zwiększa skalowanie z siłą. No i rewelacja. No i teraz to ma sens, nie? Dobra, to jeszcze sobie może troszkę tam czaszek zjem i zobaczymy, czy na plus 7 poleci ta broń, czy plus 8. Dobra, to wiecie co? Jeszcze te kamienie sobie kupiłem. Teraz zobaczmy. Ulepsz wyposażenie. 3,5. O, i mamy teraz skalowanko B. 350 będzie biło. Teraz potrzebuję 6. To nawet już u niego nie kupię i 4,5 to już jest sporo, ale do zrobienia. Tylko raczej już w świecie, bo on już tu się wysprzedał, nie? Tak, ten się wysprzedał, no to idziemy w sumie tam na dół, nie na górę. Wysokie kalerat. No to powiem wam, że z takim mieczykiem to można iść na rejon. Ale tu zobaczcie, że jest płomień bardzo blisko. Co tak blisko? Kurde, 290 bijemy. Nie ma lipy. No, spoko, spoko. Myślę, że ulepszenie jednak broni to będzie ważna rzecz. Co się dzieje? Przepraszam bardzo. O, piromantka. Co nam da ulepszenie broni, nie? Co nam da ulepszenie broni? Nic. Piromantka i tak nas dojedzie. Ogień piekielny nas dojedzie, tak czy tak? Proszę bardzo. Nawet się nie da uciec od tego. Dobra, w porządeczku, tu jakiś umbralik. Co? Byt z umbralu. Nie mówcie, że łamigłówka. Dobra, chyba łamigłówka jest. Łamigłówka to jest jak wejść do tej nienormalnej. O, może tu będzie drapka. Dobra. To idę. To idę. Dobry. Lepszy miecz nam nie pomoże. Oh no. Moje ulubione. Moje ulubione. Nawet się ruszyć nie da. Dobra, dobra, spokojnie. Tu sobie jeszcze ten... Ej, to myślę, że naszym celem... Dobra, naszym celem jest ten drugi promień. Tak, tak jak myślałem, tylko myślałem, że to... Jeszcze dalej, ale spoko, spoko, już jest blisko. Przepraszam, ale skąd to poleciało? To ładnie się bawimy. Zapomniałem, że tu się nie opłaca. Dobra, zapomniałem, że tu się nie opłaca z wyskoku atakować, tylko trzeba normalnie. Teraz gdzie są te byty? Żeby nie powiedzieć inaczej. Ajajaj. Dobra, góra. A to oni chyba rzucali. Te małe takie karakany. Kurde. Muszę ich mieć na dwa hity. Jeszcze nie czas. Dobra.
Jest grubo. Zaraz ich będzie 40. Ja chcę po prostu skoczyć tu. Z tym rolem. Okej, okay, udało się. Pierścień królowej Wereny drugiej, albo dwa. Później sprawdzimy. Patrzcie, patrzcie, jak mało przeciwników. Coś mało przeciwników jest na tej arenie. Jak to tak? Co tak mało przeciwników? Żebym sobie zagadkę rozwiązał? Nie. Niemożliwe. No chyba nie rozwiążemy sobie zagadki, co? No. Bez żartów. Jaka pompa. O, jeszcze jakiś Nemezis zaraz. Żniwiarz umysłów przyszedł. Boss oczywiście. Dobra, dawaj Kamor. Chłopie, dawaj Kamor. Dobra, elegancko. Nasiono za niego dostałem, kurde. Cud. No to teraz tak, musimy rozwikłać zagadkę nieśmiertelności. Tutaj leci jedno. Czyli to może z góry będę mógł złapać, co? Chyba tylko z góry. Kurde. Okej, mamy przejście. Dawaj Kamor. I wracamy z tych zaświatów. Let's go. Łamacz przysięgi. Łamacz kolczuk. To jest ten bosik. To jest ten bosik przed tym. Sole krwawienia. Dobra, to dawaj te. To jest jakiś multibosik, czy co? Czy arena? No nie, no patrzcie ile świrów. No serio? Ej, we mnie strzelił? Pierwszy raz tak zrobił chyba. A, jeszcze mogę z Umbralu wyjść, dobra. To było fajne, to było fajne. Już czuję, że mnie dojedzie. Pewnie, że mnie dojedzie. Ej! Dobra, dobra. Wrogowie w pobliżu. Piromantka. Ej, a tu jest ten płomień. Sole krwawienia. Wow! No nie no, tego to się... Tego to się nie spodziewałem po sobie. Dobra, dawaj Kamor, a i tak mnie dojedzie ta piromantka. Patrzcie! I tu w ogóle nie ma bossa, nie? Ej, stoimy sobie pod płomieniem. Nie ma bossa. I 40 typa przyszło. A tylko ciekawe jak go... A! To jest pytanie jak go w sumie oswobodzić. Dobra, to jeszcze może powalczymy na tej arenie. Zrobimy sobie challenge. Zrobimy sobie challenge. Pokonać wszystkich.
Uwaga, challenge trwa. Jeszcze muszę tego małego tutaj ziomeczka. Kurde. Dobra, spróbuj się uleczyć. On jest na dwa hity. No, elegancko. Zeżarło go. To teraz tak, mamy jeszcze kamory zwykłe. No i jeszcze do Umbralu będzie trzeba chyba przejść, nie? Czy nie? No może nie. Dobra, na razie nie przechodzę. No co jest grane z tym? Buteleczka z rogarskim olejem. Tu jeszcze coś mamy. A kurczę, chyba pamiętam to przejście. Dobra, to już mniej ważne. Zobaczymy, czy jest tutaj ta piromantka. Aha. Czy on wybuchł? Mamy parę kamieni jeszcze. Para kamieni. Pyk. Raz, dwa. Dobra, pójdę jeszcze na tą piromantkę, spróbuję. No to w sumie... Tutaj... A, dobra. Bo nie wiem, co z tym promieniem tam się stanie. Ile mam tych nasion? Bo ostatnio dostałem. To dobra, może jeszcze do tego Umbralu przejdziemy. Dawaj nasiono. Pyk, pięknie. Ja sobie tu najwyżej... Ten Umbral ogarnę. Tu jest jakiś majster na koniu. A, no tak. Kurde, to ma sens. Tam jeszcze było coś. No tu jest powrót z Umbralu. Okej, to robimy odpoczynek i idziemy na tą panią. Ona jest strażniczką promienia. Nie żaden boss. Także... Spokojnie, spokojnie. Aha, jeszcze ten. Odpoczynek nic nie da. Odpoczynek nic nie da. Ciekawe, czy jestem w stanie ją zatruć. Kurde, jak ona trafia. I ona normalnie trafia. Z każdego miejsca. Dobra, zatrułem ją. Następny majster. Już tu 5 estusów to w sekundę leci. Proszę, ale co tu się dzieje jeszcze? Ogar jest. Dobra, ta padła. Od trutki, super, o to chodziło. Czysto. No bo ja chcę normalnie w spokoju, raz w spokoju w tej grze cokolwiek zrobić. Może się uda. O, tu przejdziemy. Tu nie, no i co z tym promieniem? Oczyść promień. No, fantastico, czyli piromantka była strażniczką promienia.
Elegancko. No to mamy teraz 2 na 5. No i taki był plan, szczerze mówiąc. Muszę gdzieś tutaj sobie... O, może oglądajmy sobie ten promień wspaniały. Jak to wygląda teraz? Tam mamy kolejne. Tu już księżyc wchodzi. O, Anor Londo. Czyli tam jeszcze 3, nie? Mamy 2 na 5 oczyszczone. I szczerze mówiąc, no teraz chciałem pokazać wam lordsy. Wygląda na to, że to jest jakaś połowa gry, bo później może będzie szybciej. Ten początek raczej długo schodziło. Więc mamy połowę. I teraz pytanie do was. Czy chcecie kontynuację? Mniej więcej wam tak powiem, połowa listopada. Tak, połowa listopada skończą się premiery Spidermana, Alana Wake'a, Call of Duty. I powinniśmy mieć do Avatara troszkę czasu. Natomiast na tą chwilę, szczerze mówiąc, ta gra nie jest dobra. Ta gra nie jest dobra. Widzieliście, co tu się wyprawia. I początkowo może chciałem się do tego przestawić. Chciałem dać jej szansę, ale... No tu mam jakieś 20 kilka godzin. I na razie dałbym spokój z tą grą. Natomiast jeśli bardzo będziecie chcieli, to jeszcze podejmiemy próbę. Natomiast taka mała opinia. Na razie gra praktycznie w większości aspektów zawodzi. I bardzo, bardzo to widać z biegiem czasu. Może początek jeszcze jakoś to się trzymało kupy, ale teraz widzimy, jak to wszystko, nawet w warstwie mechanicznej, tutaj kuleje. Techniczna oprawa jest nawet miejscami w porządku, tak technicznie ostre tekstury i tak dalej, natomiast co chwilę są jakieś aktualizacje, to wszystko się zmienia z optymalizacją. Na początku grałem jeszcze przed premierą, to było też no, dosyć słabo, zwłaszcza na tej bosie Pieta, na tej Piecie. Później było chwilę lepiej, a teraz znowu tak powiedzmy, że na tych samych ustawieniach troszkę gorzej to działa, nawet w tym biomie właśnie ognistym to widać, już nie mówię w Umbralu, bo to jest moim zdaniem, ja rozumiem, że chcieli tutaj coś twórcy wprowadzić, ale moim zdaniem to w ogóle nie pasuje do Soulsów, irytuje bardziej niż pomaga, bo musimy wchodzić do innego świata, tu mamy te spawnujące się mobki. No i praktycznie to nie jest taka gra, jaką chcemy w Soulsach. Próbowali tutaj czegoś nowego, ale to niestety nie wyszło. To nie wyszło na dobre. Odnośnie mechaniki, no to jest jeszcze gorzej niż w większości Souls-like'ów. Już nie mówię, nie będę tego porównywał do From, bo to nawet Lies of P aż tak idealnie tego nie zrobiło, a jest znacznie lepszą grą. Więc jeśli sami gracie, to też dajcie znać, ale na ten moment gra bardzo, bardzo średnia, nawet powiedziałbym, że słaba. W ogólnym rozrachunku, patrząc na składowe i pomysły i to, jak zostały wykonane. Także decyzję wam zostawiam, zobaczę, jaka będzie też aktywność w komentarzach, co będziecie pisać. Na ten moment to jest moim zdaniem koniec serii. Natomiast jest opcja wrócić do niej w połowie listopada, ale zobaczymy, jakie będą nastroje w obozie i podejmiemy decyzję, też będę was się później pytał. Także mamy drugi promień, nie było tu bossa, myślałem, że chociaż boss będzie, ale powiedzmy, że takim największym w ognistym świecie to był ten potomek. Co też, no, walki z bossami, gdzie musimy czekać jakieś kilka minut na to, żeby w ogóle powalczyć, tak samo z tym na koniu. Jeśli ktoś nie wie, że można go sparować, to praktycznie tam parę minut on sobie lata i nie możemy nawet walczyć, ma zablokowany pasek. Także to są absurdy totalne. Natomiast już się nie będę pastwił, no bardzo, bardzo słaby tytuł, bardzo słaby Souls-like. Jedynie co się tutaj broni, to taka warstwa techniczna, czasami właśnie oteksturowanie i może design, ale... No później jest to jeden wielki też recykling, więc nie powiedziałbym, że to jest jakieś też idealne, już nie mówię o tych efektach, nawet tego promienia, nie? No From też nie ma idealnej tej grafiki technicznej i też są spadki, ale ja też to tam zauważam, więc to dla mnie From to nie są takie dychy totalne, bo tam warstwa techniczna na przykład leży też, nie? Bo Elden nie działał na nowej generacji w 60 ramkach stałych, więc to dla mnie to też jest minus, nie? Więc
nie ma co mówić, natomiast tam warstwa gameplayowa jest 1000 razy lepsza niż w Lordsach, a tutaj taka, powiedziałbym, że na przestrzeni tych godzin ostatnich to już troszkę frustracja niż zabawa. Także dzięki, napiszcie swoją opinię, bo na razie to będzie tyle i do zobaczenia, mam nadzieję, w Spider-Manie za chwilę. Hej, hej, hej. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu, kliknij w niego i oglądaj już teraz.